Cześć Wam. Otworzy u nas Akrzyna. A, widzicie mnie tak samo jak w poprzednim filmiku, mnie widzieliście z paletami miesiąca, bo wykorzystuję to, że mam chwilę do nagrania drugiego filmu. Poza tym, o Jezu, aż mnie dusi, jak mnie dusi, żeby zobaczyć co jak. Tak, byliśmy w Akrzynie. No, kupiłam parę rzeczy, parę pierdół i kupiłam coś kosmetycznego. Co kiedyś, jak mnie ktoś pytał, nie no, nie kupię, no po co to, ja wolę sama wybierać, a o czym mówię, zaraz, tylko muszę to wyciągnąć. O, tak, kupiła kalendarz adwentowy, chociaż mówiła, że nigdy nie kupię, ale za ten kalendarz dałam rozsądną cenę. Bo dałam 65 zł chyba bez grosika. 64 z kawałkiem. A kosmetyki z Max & More z reguły mi się sprawdzają. Były jakieś tam kredki kiedyś takie, które nie zastygały do oczu, które mi się nie sprawdziły. A tak to było coś jeszcze, co by mi się nie sprawdziło? Co by było totalnym problemem? A, rozświetlacz. Taki, bo tych kredek już nie mam, to nie mogę Wam pokazać. Ten rozświetlacz, no jest taki, który tutaj rozmazuje. O, pokażę Wam. O, ten. Ale ja go mieszam sobie w tej chwili z innymi produktami. Tak roztapiam i po prostu z niego robię. Na przykład zrobiłam sobie, mieszając z innymi rzeczami. O, tutaj taki rozświetlacz. A, otwórz się. O, taki, który aktualnie używam. Także ja to zużyję, mimo tego, że to jest takie, no chyba, że prędzej się zepsuje, bo to jest wydajne, jak nie wiem co. Ale dobra, mieliśmy o kalendarzu. Tu jest tylko zdjęcie i tu jest opisane, co to jest, ale żeby mieć niespodziankę, ja tego nie czytałam, tylko po prostu popatrzyłam na to zdjęcie, poprosiłam tylko Radka, zobacz, czy to jest tak więcej do makijażu tam, czy jakieś pierdoły. Mówi, pierdoły są, z których prawdopodobnie nie będziesz zadowolona, ale to jest mój drugi w życiu kalendarz adwentowy, taki kosmetyczny, bo kiedyś w prezencie od Radka i od Ady dostałam z Douglasa. Ale dobra, teraz chwilkę Wam, jak ja to będę pokazywać? Przygotowałam sobie, bo już wiem, że tam paznokcie dziewczyny traciły na tych kalendarzach, ale to jest pierwszy mój kalendarz na kanale. Dobra, odfoliuję i przyjdę. Ok, teraz tak, tu gdzie było to, takie coś jest, to chyba, to można wyjąć, czy nie można wyjąć, czy... Nie wiem, nie ryzykuję, w każdym razie tu potem są, o tak tu jest. O tak, o mama mia, jak ja to będę robić? Dobra, pierwszy raz w życiu, także moją nie... nieporadność ewentualną, ale nie, musicie przyznać, że jak zna 60 parę złotych, to ten kalendarz fajnie wygląda tu, tu jest coś napisane, ale po angielsku, więc nie będę Wam, ale Wam o tu pokażę. Jak ktoś chce, to sobie print screena zrobi, sobie przeczyta. O, w każdym razie, no kalendarz niczego sobie. Byle tylko zawartość była fajna. Dobra, tu szukamy jedynki. Znalazłam. Ejej. Aha, rzeczywiście. Ciężko jest otwierać. No, otwórz się. Ja, gdzie ja jestem taka nieudolna w takich kwestiach? Aha, dobra, jest. Jakaś tubka. Lupa. Swirl Lip Gloss. Nie wiem, to znaczy swirl. Zakręcone czy coś takiego. W każdym razie, o. Taki błyszczyk dwukolorowy. Nigdy nie miałam tego typu. Średnio lubię takie w tubkach, ale... Co? Niuchnę, tylko niuchnę. Nie będę używała. Bardzo delikatny zapach. Więc co zrobimy... Jak będzie tutaj dużo kolorówki, to zrobimy z tym test. To teraz szukam dwójki. Ślepa. Trójka. A, jest dwójka. Dwójka jest tu. Otwieramy. Będzie trochę zachodu. Więcej będę tego pokazywania robiła niż
i otwierała, nie, znaczy ten, pokazywania samej tej i wyszukiwania. Kurde, ten karton jest naprawdę mocny, ciężko jest to otworzyć. O, poszło. Chyba duży cień? Nie mogę go wydostać. Jest. Tutaj takie coś. Z tyłu od razu Wam pokażę. Eyeshadow, dobra. A. Na razie Wam tylko tak pokażę i zrobimy następny filmik z testami. Ale kolorek taki fajny wygląda, taki bezpieczny dla każdego. Okej, okay, fajnie. Trzy już wiem, że jest tu. Stylizację ta Karolina, nie? Często robiła, nie wiem jak w tym roku, ale kiedyś tak robiła bardzo dużo tych kalendarzy adwentowych. A u mnie to jest pierwsza. Jakaś paleta? Czy co? Nie. No to jest coś, co dla mnie akurat jest zbyteczne. Bibułki matujące. Nie używam. No, bibułki matujące. Ja bibułek nie używam matujących. Nie są mi potrzebne. Dobra. Nie wiem. Albo poleżą. Zastanowię się, ale raczej chyba komuś oddam. Teraz muszę znaleźć czwórka. Czwórka tu na dole. Jest. Ale bibułki matujące to nie jest coś dla mnie. Czyli pierwszy ząb. No ale z reguły kobiety lubią. Oj. Następne coś, co mi się nie podoba. Naklejki na paznokcie. To jest coś, co... To nie dla mnie. Dobra. Szukamy piątki. Szóstkę znalazłam. Jest. Piątka tu jest taka podwójna, podłużna. Może jakiś błyszczyk też. Już wiecie po mojej minie. Zapychacz, pilniczek. No ale dobra, ten mały pilniczek, jak cię mogę, bo no będę mogła użyć go, po prostu wsadzę sobie go do jakiejś torebki w razie awarii, żeby mieć, jak coś mi się tam zadrze. Także to jest takie pół na pół, ale no jak na razie to tak średnio. Dobra, szóstka. Szóstka jest duża. O, tu jest szóstka. Bierzemy. Maseczka do ust. No dobra. Średnio lubię używać maseczki do ust, ale to nie jest coś złego. Siódemka. Wiecie co, nie będę Wam tak pokazywać tego kalendarza, tylko po prostu będę wyciągać, bo to zbyt dużo czasu zajmuje takie pokazywanie mam Wam. Oj, siódemka. O, ale też... Kredka złota. To akurat dla mnie, chociaż może kolorystyka, czekajcie, sprawdzę to. No, taka złota. To nie dla mnie. Ale to ze względu na kolor, no po prostu ktoś inny podejrzewam, że będzie się z tego cieszył. Okej, okay, ósemka. Maleństwo. Ojejku, jakie naprawdę maleństwo. No, otwórz się. Temperówka. I to jeszcze tylko na ten mały. Także, no nie, temperówki zawsze używam. To jest takie neutralne dla mnie, akurat ta temperówka. Okej, okay, dziewiątka. Jest dziewiątka na dole. Powiem Wam, że ten karton nie jest taki zły, jest mocny. Jak nieraz... O, cień, o, super. Chyba cień. Nie, róż. To jest róż. Ale takiej samej wielkości jak cień. No to z tego się cieszę. Otwórz się. O, ta
taki kolorek. Kolorek jest tego typu, co ja lubię, taki przybrudzony, więc to jest w porządku. To mi się podoba. Czyli jak na razie tak, żebym była zadowolona tak mocno. A to jest dziewiątka, to są trzy rzeczy. Dziesiątka, widzę. Walczę. Kolejny zapychacz, lusterko. Ale to jest takie pół na pół, bo ja nie kupowałam wcześniej kalendarzy adwentowych. Jakby pewnie miała pełno kalendarzy adwentowych, to bym się może denerwowała, że kolejne lusterko. A ja nie mam czegoś takiego. I lusterek, no nie, no zawsze mam z pudrem, ale czasami pudru nie biorę, więc mogłabym sobie wtedy te lusterko wziąć. Akurat takie malutkie, poręczne. Dobra, to jest taka rzecz neutralna. Jedenastka. Wiecie, ja będę bardzo krytyczna, jeżeli chodzi o to. Mimo tego, że to jest niska cena, jednak będę krytyczna, jak będę oceniała. A, 11. No, otwórz. Tak mocno przyklejone takie diamenciki, że aż jeden gdzieś mi tam wyprysł. Neutralne, jeżeli chodzi o mnie, to nie bubel, ale ja raczej takich rzeczy nie używam. Chociaż może jak teraz bym miała, to zacznę. Nie wiem. Ale takie neutralne. No, nie jest dobrze. Nie jest dobrze. 12. Co tu jest? Jelly ma face mask. No to akurat to fajnie. To mi się podoba. Tak, tylko czy to jest peel off, czy to jest normalna? Z awokado to jest ekstrakt. Nawilżająca. No to jest. Nie, no to jest. Już jest lepiej, naprawdę lepiej. Trzynastka. Ktoś inny będzie by się cieszył. Złoty cień. Ten otworzę. Ja sprawdzę. No taki złoto-brązowy. No nie, ja nie jestem zadowolona. Bo wiecie, że ja za złotem nie przepadam, ale tego mogłam się spodziewać, że w kalendarzu adwentowym to raczej będą złote rzeczy. Ale liczyłam, że może jednak sreberko, może jednak jakieś coś bardziej, nie wiem, to no może miedziane, może jakieś takie burgundowe, coś takiego. No nie, trzynastka pechowa, czternastkę szukam, jest malutka. O, jakie maleństwo, gąbeczka. To się cieszę, fajna, będzie akurat tak tutaj pod oko. No, to się cieszę, gąbeczki się cieszę. Piętnastka, piętnastka jest. Kredka. Chodź, 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 chodź. Tu się cieszę, już widzę, już widzę. O, zielona. Zielona kredka. Wiecie co? Ja Wam tak wszystko pokazuję, a nie pokazałam Wam tych. Pokażę Wam ten cień i pokażę Wam ten róż. A później i tak będziemy testować. W miarę mięciutki. Taki. Znaczy, taki ni to miedziany, ni to. Coś tam pod. Nie, miedziany nie. Bardziej brązik wpadający w taki róż. Ładny kolor. Oj, ładny. I jeszcze ten róż. Szkoda mi tych tłoczeń. Z boku. Delikatny. Tutaj jest. Ładny. I jego będzie można też jako cień użyć, jak będę testy robiła. Dobra, na czym my skończyliśmy? Na 15, 16 jest. Z napisem Love, to więc może coś będzie takiego, co pokocham. Tubka. Chyba błyszczyk. Lip oil. O, tak.
to pewnie pokocham. Słodko, cukierkowo pachnie. Mam na ustach coś tam, więc nie będę, ale tak, olejek do ust, fajnie. 17. Takie kwadratowe może. No ja używam takich gumeczek, ale takie coś ja sobie sama szyję. No ale dobra, neutralne to jest. 18. 24 jest dosyć duże. Mam nadzieję, że to będzie coś dobrego. Gdzie jest ta 18? Jest. Coś małego. Jakaś tubka. Eye primer. Jeżeli będzie z kolorem, to się będę bardzo cieszyć. Nie. Jest przezroczysty. O, widzicie, o tu. Przezroczysta. Ale bardzo leciutka. Lekko wyczuwalny. Będziemy musieli naprawdę potestować. Potestować to. Dobra, 18, 19. Jest małe. Z rysunkiem, którym się kojarzy. Z żyletką, ale to miało pewnie być coś innego. Jakieś naklejki. Nie wiem, na co to są naklejki. Żadnej informacji nie ma. Takie tam świąteczne naklejki. Pewnie na paznokcie, podejrzewam. To takie. No nie, bo ja nigdy naklejek na paznokcie takich świątecznych nie używam. To mi się nie podoba. 19, 20. Jakiś słoiczek. No chodź, 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 chodź. Chodź. No. Co to jest? Brow Stilling Way. Tu wygląda, jakby nic nie było. To jest wosk do brwi, takie mydełko do brwi. Okej, okay, dobra. Czegoś takiego nigdy nie miałam. Super, to się cieszę. 20. Gdzie jest 20? 23, 20, 21, a 20 nie mogę znaleźć. Nie, to ja teraz 20 otworzyłam. 21. Co to jest? Coś miękkiego. Takie jednorazowe coś do zmywania makijażu. Dla mnie neutralne. Mam kilka takich po prostu z Make Up Revolution. Muszę to wytrzeć, bo ja się zaraz wychlapię znowu. 22 jest. Jakaś tubka. Rozświetlacz w kremie. Taka malutka tubeczka. Fajnie, że taka malutka. Oby nie było to jakieś takie przesadnie złote. Uuu, bardzo ciemny. Zobaczcie. Bardzo, bardzo ciemny. Taki... Dla mnie to będzie... Bardziej jako taka coś pod róż nawet, a nie rozświetlacz. Ale kolorek ma ładny. Jakby było zastygające, to mogłoby być jako taka baza pod jakieś cienie. Zaraz, dobra, zobaczymy. To jest coś fajnego, chociaż kolor taki, no, dziwny. Chociaż jak tutaj, zobaczcie, roztarłam
Tutaj jest bardziej intensywnie, tutaj jak roztarłam, widać ten błysk taki, który jest, srebrny, taki podobny do tego cienia. Taki błysk. No, ale może. Zobaczymy. O tak. O w takiej formie jakby było. Nie, no będzie przyciemniało. Ciemny jest dosyć. Ale ogólnie bardziej na lato on by się nadawał. Dla mnie osobiście. Ja wiem, że wy w lato lubicie akurat takie złotawe kolory i tak dalej, ale ja właśnie lubię też takie. Więc może niepowiedziane. Zastyga. I tak prawie, że zastygł. Wystygł, tak, zasekł. Fajnie. To mi się też podoba. I zgubiłam się, jaki kolor, ten, jaki, 22, dobra, 23 mam. Coś podłużnego. Byle nie czarna kredka. Bo czarnych kredek mam dużo. A coś czuję, że to będzie. Nie, pędzelek. Taki krótki pędzelek. Ale miękki. Wiecie co? On będzie dobry do tej bazy pod cienie, żeby dawać. Tak mi się wydaje. Albo ogólnie. Nie. Pędzelek jest w porządku. I teraz 24. Dajcie coś fajnego. Dajcie. Cieni. No już widzę, że ten to pewnie średnio będzie mi odpowiadał, ale ogólnie no fajnie wygląda. I dobra, pokażę Wam teraz co i jak, jeżeli chodzi, tak wygląda teraz ten karton. Nie jest źle, nie rozlatuje się. I jakbyście komuś kupili, myślę, że taka na przykład nastolatka jakby to dostała, to nawet z tych rzeczy, które dla mnie są takie, by się cieszyła. Więc biorąc pod uwagę, że on kosztował 64 zł, nieźle, ale wiecie, ja patrzę w swoich kategoriach, w swoich kryteriach. Ale nie, ogólnie moim zdaniem wart jest tych 65 zł. Jest fajny, jest fajny. Dla kogoś, jakiejś nastolatki, dla kogoś, kto ogólnie pasjonuje się makijażem i lubi kosmetyki z Max & More, nawet dla dorosłej kobiety, może być to coś fajnego. Bo nawet kolory, które, no wiecie, ja jestem taką dziwaczką, która nie lubi złota, ale jest mało osób, które złota nie lubią, więc tutaj jest na przykład coś, co no, mogłoby być naprawdę potencjalnie bardzo fajne. Ale teraz ja... Przepraszam. Powiem Wam tak. Według moich upodobań, co mi się na 100% nie podoba. To jest 5 rzeczy. Tak, nie podoba mi się tutaj te bibułki, ale z reguły ludziom mi się podobały, podejrzewam. Nie podobają mi się te naklejki, jedne i drugie na paznokcie. I nie podoba mi się ten zestaw tych złotych no, rzeczy. Kredki i cienia. No ja nie lubię złotych rzeczy. To tylko dlatego, że ja nie lubię koloru złotego. Ale teraz, co jest dla mnie neutralne? Kolejne 5 rzeczy. I teraz tak, tu jest ta make-up. No będę używać, no bo używam takich, no jak mam taki makijaż bardziej intensywny, taki, no tak jak na przykład tutaj dużo czarnej kredki, która kredka jest taka no, wodoodporna, to ja używam. Mam swoje ulubione, więc no nie wiem, czy ten mi się sprawdzi, czy nie. No ale dobra, jeden więcej, fajnie, jest ok, ale to nie jest nic ekscytującego. To takie, to jest takie, taka sztucznizna, takie uszyte tak na sztukę. No wiecie, zboczenie nawet jest nierówno uszyte. Jest nierówno uszyte, ale dobra. Pal 6, takie coś... Będę używać po domu, raczej nie wyjdę z takim czymś na ten, ale dobra, ok, to jest neutralny. Pilniczek, neutralny. Naklejki, które mogą być raczej na twarz,
Tu się przykleiło tak, że nie będę odrywać, bo znowu mi następny ucieknie. I lusterko neutralne to neutralne. Także ogólnie 5 takich B, 5 neutralnych, reszta jest ok. I co ja uważam za ok? Pielęgnacyjne dwie rzeczy, tutaj do ust i maseczka i tu, super, bardzo się cieszę. Później gąbeczka, cieszę się, wypróbuję tą, chociaż tutaj tak się wydaje dosyć twarda, ale to mogą być tylko ten, jak pewnie namoczę, to może być całkiem coś innego, ale tutaj się podoba. Tutaj, mimo tego, że to jest pędzelek, po prostu część osób by powiedziała, tam taki pędzelek. Mi odpowiada to, że jest taki pędzelek. No, wolałabym, żeby był z dłuższym trzonkiem. Nie lubię takich z krótkimi trzonkami, ale nie mówię nie, bo jeżeli się okaże jakościowo dobry, to po prostu może sobie go odłożę i będę miała na wyjazdy. Wtedy, jak się gdzieś wyjeżdża, no to każdy centymetrzyk jest ważny, nie? Więc jak ja będę miała zabrać na przykład pędzelek jakiś długi, to ja będę wolała zabrać krótki i na przykład na to miejsce malutką jakąś kredeczkę, no wiecie, no. Chociażby, no, kredusie. No, ale tak, dobra, jest ok, w porządku. Potem, co to jest, które to było? Primer. Nie jestem w 100% pewna, czy będę zadowolona, bo muszę znać jakość. Wstępnie jestem zadowolona, ale bym była mega zadowolona, gdyby on miał kolor. Nie, gdyby ta baza miała kolor, o. Rozświetlacz. Też mam mieszane uczucia, jeżeli chodzi o kolorystykę. Ogólnie kolorystyka jest fajna, ale to nie jest taka kolorystyka, która by była na teraz. Ale może spróbuję ją po prostu dać tak, jak jest róż w tym miejscu, jakoś tak to, ten rozświetlacz dać. Dobra, pomyślimy, potestujemy. Pokazywałam już kredka, super. Wosk, super. Produkty do ust, olejek plus błyszczyk. Super, mimo tego, że średnio lubię tubki, wolałabym takie, wiecie, a la korektor, ale to nic, to będą fajnie, do torebki będę używać, na pewno. Tutaj ten cień i ten róż, już pokazywałam Wam kolory, super. I ta paletka też mi się podoba, mimo tego, że no, no dobra, prawdopodobnie ten, będę kręcić nosem, no, ale to jest... Ta zieleń mi się podoba. I ten błysk też mi się podoba. No nie, autentycznie, gdyby zamienić tutaj ten kolor na coś innego, to by była naprawdę bardzo fajna. Także ogólnie powiem Wam, że jak na 60 parę złotych, ja jestem naprawdę zadowolona. I teraz trzeba coś zaplanować odnośnie tego, bo wychodzi na to, mimo tego, że... to są złote, też je przetestuję, ale wychodzi na to tak, że mam dwie kredki, tutaj to jest bardzo dużo, czekajcie, ile jest kolorówki? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Jest 10 kosmetyków do przetestowania. Jeszcze raz, cień, dwie kredki, rozświetlacz, baza, cień, róż, wosk, olejek i to też potraktujemy jako kolorówkę i paleta. Jest tego za dużo, jak na mój gust. Wiecie, ja nie potrafię skupić się, żeby używać bardzo dużo w jednym filmiku kosmetyków. Nie potrafię, bo wtedy wydaje mi się, że ja po łebkach oceniam. Znaczy, nigdy tak nie robiłam, ale tak bym się, jak oglądam filmiki jakichś innych babeczek, nie krytykuję aż tak bardzo, ale dla mnie to jest takie, no po łebkach, no, no jak można się skupić i ocenić prawdziwie kosmetyki, jeżeli w jednym filmiku, który na przykład trwa 20, a nawet 40 minut, tych kosmetyków jest naście. Gdzie na przykład są cienie, które są użyte raz, i z tej paletki na przykład 10-12 użyte jest 3-4, gdzie na przykład komplet jakiś, nie wiem, kredek czy jakieś pomadki, a one są użyte, tylko tam miźnięte.
Gdzieś tam jakiś mały akcencik, tutaj na ustach mały akcencik. No nie, to tak się nie da, więc ja wiem o tym, że dla mnie tego jest za dużo. Jeszcze nie wiem w jaki sposób, ale ja to podzielę na dwa filmiki, no, żeby wam dobrze to. I zrobię tak, wiecie co, że te filmiki będą jeden po drugim. Żebyście jak najszybciej wiedzieli, jakie jakości są te produkty. Ktoś inny by powiedział, co to takiego, nie? Ot, już. Ale nie, ja to podzielę jakoś albo. Nie, no muszę pokombinować. Ale jest duże prawdopodobieństwo, że zrobię dwa. A wiecie co? Żeby było śmieszniej, ja już jeden filmik z kosmetykami Max & More mam nagrany w tej chwili. Tu nagrałam chyba pod koniec września. Ale jakoś tak było, coś tam mi się nie składało, że coś innego i coś innego i znowu coś innego dawałam na kanał i te rzeczy. Znaczy, ten filmik został. Dobra. Ja tam chyba nawet gadam jakoś tak o ciepłych dniach i tak dalej. Nie pamiętam już teraz, powiem wam, bo tak dawno było. Ja będę razem z wami go oglądać, żeby sobie przypomnieć, jak go wrzucę. Ale wrzucę go po prostu w grudniu, żeby na tłoku Max & More nie było w jednym miesiącu. Bo to by było bez sensu, bo teraz pokazuję wam kalendarz. Będę nagrywać jeden, ale raczej dwa filmy nagram z tym. No bo. Jak ja mam na przykład bazę pod cienie przetestować używając nowych cieni? To nie przetestuję dobrze ani tego, ani tego. No, jakoś tak zrobimy, że. No, w każdym razie wracając. Teraz to, jeden, dwa filmiki, potem będzie długo, długo przerwa, i wtedy następny ten filmik, już, który już mam nagrany z Max & More. Dam. No i spodziewajcie się, że raz na jakiś czas teraz będzie częściej tak to, znaczy będą kosmetyki z Max & More, bo no mam w końcu Max & More i Action u siebie. Może jakieś inne też, tam czasami są jakieś inne kosmetyki, nie tylko no Max & More jest Fab Factory, tam z Rimmela kupiłam. Manhattan widziałam, Maybelline, Revolution. Także co pewien czas u nas ten nasz Action nie jest duży, więc raczej będą okrojone. No pudrów na przykład nie było, bardzo chciałam kupić pudrę. W każdym razie, dobra, już przestaję, bo zaczynam gadać niepotrzebnie kupę czasu, ale tak, ogólnie rzecz biorąc, zapychacze są. Są rzeczy, które po prostu są w porządku, ale mi kolorystycznie nie odpowiadają. Komuś innemu prawdopodobnie będą odpowiadać. Moim zdaniem to jest warte. Warte, żeby kupić. No, dobra. Serdecznie wam dziękuję za oglądanie filmiku, o ile go obejrzycie do końca, zwłaszcza, że to jest mój pierwszy kalendarz, jaki otwieram na kanale. No. I bardzo was proszę, dajcie słupka. Jakiś komentarz, jakiegoś lajka, byłoby miło. No. Ale jak wam się nie chce, to nie, to nie. Dobra, kończę już naprawdę. Jestem podekscytowana, naprawdę podoba mi się ten kalendarz. I to było fajne takie otwieranie, ale gęba boli od gadania. Pa, pa!